Choć nic tego nie zapowiadało, z porażką na własnym parkiecie musieli pogodzić się szczypiorniści MKS Real Astromal Leszno. Mecz rozpoczął się trzema szybkimi rzutami na bramkę przeciwnika. Później padała bramka za bramką, wzbudzając w publiczności na hali trzynastki ogrom emocji. Na przerwę po pierwszej połowie leszczyniacy schodzili z jednobramkową przewagą. Drugą połowę rozpoczął Hubert Szkudelski skutecznym atakiem na bramkę przeciwnika. Jednak rywale szybko znaleźli sposób na leszczyńską defensywę. Ostatecznie o wyniku meczu przesądziły rzuty karne, które są nowością w tegorocznym regulaminie. Mecz zakończył się wynikiem 34-33 dla GKS Żukowo.